W 2014 roku do kin trafia Gra Tajemnic, czyli niby biograficzna opowieść o Alanie Turingu, genialnym matematyku, kryptologu, który niebotycznie przyczynił się do powstania informatyki. Ta historia może się podobać, ale niestety w większości jest zmyślona i nie do końca wiem dlaczego, bo prawdziwy przebieg wydarzeń nie jest mniej fascynujący niż wymysły scenarzystów. Potrzeba weryfikacji tego, co jest prawdą, a co fikcją, jest dziś niezwykle silna. W księgarniach, w bestsellerach znajdziemy biografię i literaturę faktu, a popularność zdobywają takie projekty jak Based on a True True Story, gdzie znajdziemy analizę scena po scenie hollywoodzkich filmów i próbę odpowiedzi na pytanie, jak wierny jest film historycznym faktom. To bardzo dobry pomysł, bo żyjemy w czasach faktoidów, czyli bzdurnych informacji, które uznawane są za prawdziwe przez sam fakt, że pojawiły się w mediach. Do tego dochodzą liczne dzieła popkultury, filmy, seriale, książki, gry oparte na faktach. Tylko oparte, bo często do prawdziwych faktów podchodzą z wielką nonszalancją. Być może podobna strona przydałaby się także w tematyce gier historycznych, bo one czasem nawet bardziej podstępnie niż filmy czy książki tłamszą wiedzę historyczną. Przyjrzymy się dzisiaj kilku takim zarzutom wobec gier i zastanowimy się, czy w ogóle gry mogą być wierne historii. Przypadek pierwszy. Fantastyczne udziwnienia. W tym przypadku twórcy nie potrafią się zdecydować. Być może uznają na pewnym etapie projektowania gry, że historię trzeba udziwnić, w ich mniemaniu uatrakcyjnić. Zaczynamy więc rozgrywkę, która ma wszelkie znamiona historycznej gry akcji. Prawdziwe bitwy, prawdziwe zadania, żołnierze reprezentują znane formacje i używają istniejącego ekwipunku. Medal of Honor Airborne miał zadatki na jedną z najlepszych gier z serii. Półotwarte mapy, elementy rozwoju broni, gra o spadochroniarzach, w której naprawdę skaczemy ze spadochronem. Od piątej misji twórcy wprowadzają jednak na arenę superżołnierzy, niczym z Wolfensteina. Nie miało to żadnego uzasadnienia fabularnego. To oczywiście nie pierwszy raz, gdy Medal of Honor w dość dowolny sposób operował w realiach II wojny światowej. W Medal of Honor Underground walczymy chociażby z rycerzami SS, którzy w średniowiecznych zbrojach chowają się za tarczami i są niewrażliwi na kule. Nawet świeży Sniper Elite 3 w ostatnich misjach wprowadza wątki niczym z komiksów o Kapitanie Ameryce. W północnej Afryce odwiedzamy prawdziwe lokacje, by ostatecznie zniszczyć prototyp ogromnego czołgu, który w rzeczywistości był jednym z wielu niezrealizowanych i idiotycznych pomysłów niemieckich inżynierów. Według mnie sama historia wzlotu i upadku Afrika Korps jest wystarczająco ciekawa, by nie było potrzeby dodawać do niej takich fantastycznych elementów. Od 2007-2009 roku nastąpił w ogóle dość dramatyczny zwrot. Stopniowo odchodzono od przyziemnego pseudorealizmu, co najlepiej pokazuje historia cyklu Call of Duty. W ramach tej serii wyszła nawet odsłona dedykowana jednemu rejonowi działań, Call of Duty 3. Wyszła także część poświęcona jednej dywizji, Call of Duty 2 Big Red One. Po World at War postawiono jednak na coraz mocniejsze wątki fantastyczne. Przypadek drugi. Zajechanie arcyciekawego tematu słabymi grami. Historia ludzkości to studnia bez dna, niewyczerpujące się źródło, z którego można czerpać inspiracje i pomysły na gry wideo. Twórcy jednak często podążają pewnymi jasno wytyczonymi ścieżkami. Amerykanie uwielbiają swoje gry o wojnie secesyjnej, my zagrywaliśmy się w strzelaniny osadzone w realiach II wojny światowej. Dzisiaj Battlefield być może rozpoczął renesans I wojny. Dla Polaków jednak pojęciem kluczem ostatnio jest Powstanie Warszawskie, wykorzystywane czasem w słuszny sposób, innym razem dla cynicznego zarobku na tak zwanej odzieży patriotycznej. Szkoda, że wydarzenia z sierpnia 1944 roku zostały na ten moment zajechane przez twórców gier. Samo zainteresowanie tematyką nie wystarczy, trzeba ją jeszcze dobrze opakować, sprzedać w sposób, który sprawi, że gracze pozostaną pod wrażeniem wydarzeń na ekranie. Będą chcieli więcej o nich poczytać, a być może zagrać w kolejne gry w tym klimacie. W wypadku Enemy Fronda, już szczególnie Uprising 44, można wręcz powiedzieć, że osiągnięto efekt całkowicie odwrotny. Zamiast zainteresować zachodniego odbiorcę arcyciekawym settingiem, zadziałał tu efekt aury. Przeciętne, a może nawet kiepskie wykonanie sprawiło, że to Powstanie Warszawskie mogło zostać odebrane jako przeciętny pomysł na grę, co nie jest prawdą. Niestety, po ewidentnej wpadce Enemy Front stawiam, że temat powstania w grach ucichnie na długie lata. Przypadek trzeci. Jednostronne spojrzenie na sprawę. Assassin's Creed zawsze był ciekawą hybrydą faktów, teorii spiskowych oraz zmyślonej mitologii. Z kolejnymi odsłonami historia asasynów zbliżała się coraz bardziej
do wydarzeń bliskich współczesności. Okres krucjat czy renesansu nie jest w stanie wzbudzić kontrowersji. Assassin's Creed 3 i Unity odnosiły się jednak do rewolucji amerykańskiej i rewolucji francuskiej, czyli początków nowoczesnych państw, Stanów Zjednoczonych i republikańskiej Francji. I to właśnie Unity wzbudziło szczególne kontrowersje we Francji, kraju, który w XIX wieku miotał się między monarchią a republiką. Rewolucja francuska nie bez przyczyny jest jednym z pierwszych arcytrudnych tematów, których przyszło się uczyć w szkole na lekcjach. Nie da się go ująć w prostych hasełkach, trudno uchwycić klimat tamtych czasów i ich wagę, gdy pierwsze co wychodzi na plan, to gilotyny. W grach każde uproszczenie charakterów prawdziwych postaci prowadzi u historyka do lekkiej palpitacji. W Unity powinniśmy sympatyzować z Ludwikiem XVI i nienawidzić Robespiera. Gra dość wyraźnie pod tym względem pokazuje swoją interpretację faktów. Rzecz w tym, że wkraczanie w ten temat z tak prostacką wizją przeczy wszystkim dyskusjom o rewolucji francuskiej, które toczą się od ponad 200 lat. Francuzi o poglądach republikańskich uznali nawet Unity za przejaw royalistycznego rewizjonizmu. Przypadek czwarty. Absurdalne błędy w grach udających wierność tematowi. I tak dochodzimy do najgorszego możliwego przypadku. Wspomniana przeze mnie na początku gra tajemnic jest o tyle podstępna, że ubiera fikcję fatałaszki filmu historycznego. W świecie gier również najgorsze błędy dotyczą produkcji, które ocierają się o edutainment, czyli edukację łączoną z rozrywką. Mamy też tu przypadki gier, które starają się oddać ducha jakiejś epoki i robią to kompletnie nie tak. Jeden z najmocniejszych zarzutów dotyczy gry Rome Total War, jednej z moich ulubionych w całej serii. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem. Gra traktuje się niezwykle serio, pełno tu opisów jednostek, odwołań do źródeł, a przy tym pozwala sobie na dziwną dowolność w prezentowaniu realiów świata sprzed 2000 lat. Zaskakuje chociażby forma przedstawienia podziału starożytnego Rzymu. Jest on w rękach trzech rodzin, a samo miasto Rzym jest w rękach Senatu. Co gorsza, w tych trzech rodzinach znajdziemy chociażby ród Brutusów, który nigdy nie istniał. Marek Brutus pochodził w końcu z domu Junii. Rome Total War w ogóle dość topornie mierzył się z problemem przedstawienia starożytnej polityki. W świecie gry Galowie, ale także inne ludy celtyckie i germańskie, stanowią jednolite i centralnie sterowane państwa. Najwięcej jednak krytyki spadło na Creative Assembly za przedstawienie Egiptu. W egipskiej armii znajdziemy archaiczne jednostki z jeszcze starszej epoki. To nie tyle Egipt z ostatnich stuleci przed naszą erą, co typowe wyobrażenie pradawnego państwa znad Nilu. W rzeczywistości po podbojach Aleksandra Wielkiego Egipt poddany został odgórnej helenizacji. Rządząca nim dynastia Ptolemeuszy posługiwała się językiem greckim, co dobrze widać po samych imionach władców. Ostatnia królowa nazywała się wszak Kleopatra, a właściwie Kleopatra Filopator, czyli miłująca ojczyznę. W Egipcie tamtego okresu fascynujące są właśnie dwa oblicza tego państwa. Pomieszanie świata helenistycznego z pradawnymi tradycjami egipskimi. Pierwszy Rome Total War nie potrafił oddać tej egzotyki. Ten błąd i wiele, wiele innych naprawiono w Rome Total War 2 oraz w licznych modyfikacjach do pierwszej części. Co ciekawe, w pierwszym Rome Total War jednym z najwierniej oddanych elementów antyku mogła być muzyka. Kompozytor w 2003-2004 roku mógł już korzystać z dorobku grupy Synaulia, czyli projektu archeologii muzycznej, który starał się odwzorować brzmienie muzyki starożytnego Rzymu. Jeśli już jesteśmy przy muzyce, w 2010 roku zachwycaliśmy się klimatem i soundtrackiem z Mafii 2. Łatwo można było dać się iluzji, że słuchając radia w trakcie przejażdżki po Empire Bay, wchodzimy w atmosferę powojennych Stanów Zjednoczonych. I choć sama historia i miasto zostały zmyślone przez scenarzystów, to wizja Ameryki z końca lat 40. i początku lat 50. wydawała się być oddana z niezwykłą pieczołowitością. A jednak nie. Gdy Vito wychodzi z więzienia w 1951 roku, jest świadkiem rewolucji rock'n'rollowej, co nie miało miejsca jeszcze przez przynajmniej kilka lat. W radiu lecą kawałki nawet z początku lat 60. Zbieramy numery nieistniejącego wówczas jeszcze magazynu Playboy. Nie znam się na motoryzacji, ale ponoć modele samochodów również wzorowane są na późniejszych latach. W wypadku Mafii 2 pewnie nie tyle chodzi o złą wolę scenarzystów, co na realiach odbiły się problemy w trakcie prac nad grą. Mafia 2 przed premierą została odpowiednio okrojona, ale zgodnie z planem miała być znacznie, znacznie większa. Pewnie w oryginalnym zamyśle fabuła gry mogła sięgać właśnie nawet lat 60. Tym bardziej interesujące jest to, że ludzie, którzy pracowali jeszcze przy pierwszej Mafii,
wzięli na siebie ciężar zrobienia historycznej gry RPG osadzonej w Czechach z początków XV wieku. Kingdom Come Deliverance pod wieloma względami prezentuje się interesująco, ale najciekawsze jest podejście twórców do detali. Zarzekają się chociażby, że wszystkie napotkane budowle istniały naprawdę. Rozumiem, że chodzi nie tyle o poszczególne chaty w jakiejś wsi, co zamki, kościoły, klasztory. Jednak i tutaj, na rzecz rozgrywki, trzeba było poczynić pewne zmiany w strukturze świata. I choć obszar gry niezwykle mocno wzorowany jest na prawdziwych okolicach, oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Pragi, to projektanci postanowili ścisnąć mapę świata. W Kingdom Come miejscowości są bliżej siebie, lasów jest mniej. Po to, aby prosty quest nie zamienił się w pieszą wyprawę na 10 km z monotonnymi krajobrazami. W takim razie, czy trzymanie się realiów w historycznych grach jest w ogóle możliwe? Czy wymaganie od gier wierności historycznej nie jest po prostu głupie? Pamiętajmy jeszcze, że oddanie realiów historycznych nie oznacza od razu trzymania się wiernie przebiegowi wydarzeń. Wiele gier pozwala spełniać fantazję, co by było gdyby. Crusader Kings Paradoxu to niezwykle pomysłowe przeniesienie świata feudalnego na ekrany komputerów, jednak już od niezliczonych czynników zależy, jak potoczą się losy świata. W tym właśnie leży połowa uroku tych gier. Obok tego mamy cywilizację. Nie trzyma się ona ani realiów, ani nie oddaje wiernie wydarzeń historycznych, co nie przeszkadza grze rozbudzać zainteresowania historią. Gry z tej serii w bardzo umowny sposób pozwalają spełniać różne scenariusze. Przecież to gra, w której Niemcy potrafią istnieć już tysiące lat przed naszą erą i gdzie Bismarck toczy wojny z Juliuszem Cezarem. O to właśnie tutaj chodzi, aby na mechanikę zabawnej i wciągającej gry przełożyć elementy prawdziwych cywilizacji. W szóstej części Rzymianami przewodzi nie Cezar czy August, ale Trajan. Możemy zagrać z Scytami albo Kongiem. Naturalnie natychmiast pojawia się pytanie o prawdziwe losy tych postaci i tych cywilizacji. Obok tego jednak widzimy inne zjawisko. Dzisiejsze gry akcji i strzelaniny mają większe aspiracje niż jeszcze 20 lat temu i chcą łączyć ciekawą mechanikę zabawy z wciągającą fabułą i filmowymi wstawkami. Assassin's Creed z jednej strony pieczołowicie odwzorowuje lokacje, z drugiej przedstawia historyczne postacie w nieraz dziwacznym, wręcz parodystycznym kontekście. Jest dramatyczna różnica między grą strategiczną, gdzie my albo inni gracze, albo sztuczna inteligencja odgrywa rolę pradawnego władcy, a grą, która operuje wyobrażeniem historycznej postaci, aby ruszyć fabułę do przodu, albo całej grze nadać nawet pewną aurę faktów. Stąd historyka nie powinna wzburzać sytuacja, że w Hearts of Iron Polska ma opcję przejścia na stronę osi. Natomiast już pewne wątpliwości musi budzić uproszczona wizja rewolucji francuskiej w Assassin's Creed Unity i interpretacja postaci Robespiera czy Ludwika XVI. Czyli może od gier wymagamy po prostu za dużo. Gra historyczna ma być wierna realiom nie tylko jeśli chodzi o odwzorowanie szczegółów, jak ubioru, tego co jedzono, jak wyglądała przyroda, ale także wierna realiom jeśli chodzi o kwestie mechaniki rozgrywki. Pod tym względem gra jest trudniejsza niż film historyczny, bo gra ma także gameplay. Może wszystkie gry po prostu powinniśmy traktować jako pewną zabawę z historią? Co wy byście wybrali? Jakość mechaniki czy wierność faktom? Może zdarzyła się sytuacja, że dzięki grze poczytaliście więcej o prawdziwych wydarzeniach z historii ludzkości? Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy. Do zobaczenia.